która bez słowa przystało przeglądarkę i tak klika tutaj. Klika się po dniu, to pokazuje tutaj page. Bardzo fajne rozwiązanie dla klientów, którzy nie mają jakichś skomplikowanych serwisów, tylko jakąś mniejszą stronkę produktową, marketingową, jakieś małe rozwiązanie. Ewentualnie można tego systemu wykorzystywać do zarządzania tym systemem. Aczkolwiek tutaj jest coś, co jest takim pomostem pomiędzy tymi dwoma systemami. Potem dalej tylko szybko w skrócie mamy Swiss Analytics. Jest to nic innego, na pewno nasi prawnicy musieli zapoznać się z Googlem, ponieważ to jest nic innego jak Google Analytics. To jest nasza nakładka na Google'a. Tutaj zostały przeprowadzone jakieś tam badania, szeroko zakrojone u naszych klientów, którzy odpowiadają za e-marketing i są osobami całkowicie nietechnicznymi, a korzystają z tego typu rozwiązań. I został zrobiony taki creme de la creme informacji z Google'a, które są pokazane na mega wielkich grafach, w których nawet jak zdejmę okulary, to widzę, co tam jest napisane. No w Google z tego strasznie dużo, tak? Jak ktoś tam wchodzi z lalikiem, to nie będzie ma kliknąć. My się do tego podpinamy, pokazuje to i tam jeszcze można zrobić jakieś konkretne projekty, tak, żeby sobie obserwować stronę czy portal, podzielić na kilka innych. I mamy jeszcze Squish Search. To jest właściwie temat na cały jeden długi wykład, więc powiem tylko w skrócie. To jest silnik wyszukiwarki, dodatkowy, ponieważ ma tych swoją wyszukiwarkę, ale ten działa na silniku Funnel Pack. Jeżeli ktoś z Was wie, co to jest Google Enterprise na przykład. Wiecie? Google Enterprise to jest silnik Google'owy, który jest wykorzystywany indywidualnie dla klientów. Tak? Duże korporacje, jak potrzebują jakiś super zaawansowany search, idą do Google'a, płacą mu, tam daje się podstawowa licencja za 200 tysięcy dokumentów zaindeksowanych, to jest chyba 50 tysięcy funtów. No i Google im daje, mogą sobie to podpiąć i z tego search'a korzystać. Tak? Tam dopuszcza się na ich repozytoria, na ich systemy, serwis, bazy, cokolwiek tam to. Może z tego korzystać. Dawno temu w Australii znowuż był taki projekt rządowy. Oni mają taką uczelnię, czy taki zespół, taki konglomerat uczelni, coś a la cluster na swój sposób, finansowany przez australijski rząd, którym zlecili zrobienie takiej wyszukiwarki. I tam kilka mózgów się nad tym zebrało, rozwijało to. Powstało narzędzie cudowne i wspaniałe, mówię teraz poważnie. Zostało opatentowane. Zostało to skomercjalizowane, nazywa się Funnel Bank i Squish to kupił kilka lat temu. I to jest jakby nasza osobna firma, która jest jakby w grupie Squish, więc tutaj nie będę się o tym mówić, bo mówimy o open source, ale żeby ukłonić się naszym klientom, którzy bardzo wspierają open source i lubią rzeczy, które są dobre i nie trzeba za nie dużo płacić, mają dostęp do tej technologii poprzez Squish Search. Squish Search wykorzystuje silniki, algorytmy tego Funnel Packa, który notabene jest porównywany cenowo do Google, tam też zaczynają licencję od 40 tysięcy funtów w ogóle za rok. I oni mają dostęp do tej technologii, ale ją można znaleźć tylko i wyłącznie w Publixie. Więc Funnel Packa można podpiąć do wszystkiego. A propos referencji, naszym najważniejszym klientem, który używa Funnel Packa, jest na przykład Skype. Czyli właściwie Microsoft. My byśmy chyba użyli Sphinxa, prawda? Korzystając z otwarte. Częściej używane, częściej implementowane. I tutaj jako właśnie tego, co wspomniałem z tym open source'em. No jest open source, można sobie zrobić, co się chce, ale zazwyczaj większość naszych wygodnych klientów, do których są te produkty dedykowane, czyli tak naprawdę jakaś tam prywata, kupuje sobie subskrypcję i to wszystko się dzieje automatycznie. I wtedy nie mają już z tym kłopotu. No i na te wszystkie produkty można sobie zakupić SLA, wtedy się nazywa Squish Suite. Ale tak naprawdę zajmujemy się głównie tym, to są takie tam atrakcje. High-endy, żeby pokazać, co się jeszcze robiło. To by było wszystko. Czy mają Państwo do mnie jakieś pytania? No ja mam pytanie, pewnie nie otrzymam odpowiedzi. Średnie pi razy drzwi wdrożenie, ile kosztuje klienta? Mniej więcej wiadomo, że to może być od minimalnego do maksymalnego, tym bardziej z takimi klientami, ale no to jest open source, tak? I wiadomo, że Red Hat zarabia miliardy, nie? To nie jest żadna tajemnica. Nie wiem, czy to jest 1 miliard, czy to są 3 miliardy, ale to jest na pewno kupę walizek pieniędzy, nie? Masz tyle bardziej nie zarabiamy, bo niestety zajmujemy się tylko tymi stronami, aż tego już nie robi. Więc to no, mogę Ci powiedzieć, tak naprawdę pomijając jakieś nietypowe sytuacje, tak? Może typowe na polskim rynku takie wdrożenie, taki uniwersytet, czy jakiś tam WUP, coś innego, no tak, taka średnia. No WUP sam sobie to zrobił. Ale ile Wy byście za to wzięli, o to mi chodzi, że mniej więcej jak wygląda polskie wdrożenie? Powiem w ogóle, może Wam trochę pokrętnie, ale z tym konsultantem.
jeszcze ten model, o którym ja wspominałem cały czas, on się przekłada na godziny, tak? Tutaj zawsze kładziemy taki bardzo duży nacisk podczas takich typowych style speech'y. Dzisiaj jestem taki frywolny w naszym kierunku, bo chciałbym, żebyście dowiedzieli się o tym modelu i o tym, jak można to robić. Może nawet robiąc inne rzeczy, niekoniecznie webowe, ale widzicie, że po co my mamy kryć kod, tak? Zrobię sobie to w OpenSource. Ale w skrócie, u nas się płaci tylko i wyłącznie na godzinę, tak? I klient kupuje sobie albo u nas po prostu liczbę godzin potrzebną do tego, żebyśmy móc je zrealizowali, albo może sobie kupić taką paczkę, właściwie jak prepaida, tak? Typu 100 godzin. I w ramach tych 100 godzin taka paczka jest ważna przez 2 lata i on może sobie powiedzieć, zróbcie mi to, zróbcie mu tamto i my mu odciągamy to. Może kupić tych godzin więcej, możemy zrobić całą stronę internetową, może sobie z tego potem coś rzucać. Szybko tylko jeszcze powiem, że to jest super, uwielbiają to budżetówka, tak? Bo oni sobie raz zabudżetują, nie trzeba robić 1500 umów, męczyć się z jakimiś przetargami, bo to wystarczy zrobić to tylko raz. Potem się po prostu realizuje zadania, taka paczka jest na 2 lata. Co do pieniędzy, bo do nich zmierzasz. Taka godzina naszej pracy to jest 180 zł netto. I najmniejszy projekt, jaki robimy, czy zakres prac, to jest na poziomie 150-200 godzin. Tak? Oczywiście, jeżeli mówimy o tych paczkach, no to czym kupi się większą paczkę, to ta godzina jest tańsza. Przy takich dużych paczkach ona spada nawet do chyba 143 zł i iluś tam groszy. Można sobie to dedykować. Oczywiście żyjemy w Polsce, więc często jest tak, że przychodzi jakiś klient, który jest duży, który jest mocny pod kątem referencji i mówi, słuchajcie, mam takie potrzeby i taki budżet, robicie to czy nie. Bo jest standard, zlecenie przez net zrobił niż to. Dokładnie, czasami moglibyśmy chyba na Allegro sobie wystawić aukcję, nie? Mówisz, kup teraz 25 tysięcy, zrobić serwis. To tak mniej więcej wygląda, trudno jest mi uśrednić, tak? Szczególnie, że mamy naprawdę ten model współpracy jest naprawdę otwarty i naprawdę klienci z tego korzystają. I to z dużym zadowoleniem. Więc często jest tak, że w jednym roku kupią trochę implementacji i szkolenie, w drugim kupią jakieś dodatkowe szkolenia czy wsparcie, więc ten model zawsze jest przez nich wykorzystywany, żeby mieć jak najwięcej za jak najmniejsze pieniądze. No i tak naprawdę najtańsze projekty to są takie 150-200 godzin. No największe projekty to są. Nawet chciałem też mówić w godzinach, no, są na poziomie 200 tysięcy funtów. Pytam, bo rzadko się mówi o tym, że na open source się zarabia, potrafi się zarobić dużo pieniędzy. Bardzo dużo można zarobić. W szczególności dlatego, że zarabia się tylko i wyłącznie na usługach. Zazwyczaj to jest bardzo dochodowe, tak? Na przykład porównując sobie, nie wiem, chociażby branżę budowlaną, tak? Która ma olbrzymie obroty, tylko co z tego, jak z tych milionów obrotów tak naprawdę rzeczywisty zysk jest mały. W przypadku usług nie ma 100% obrót z zyskiem, tak? No wiadomo, że są te operacyjne koszty, typu biura, typu pensje i tak dalej, ale one się znowu też przekładają na to, co dostają programiści i tak dalej, tak? Więc można na tym open source zarobić, dlatego o tym mówię, że to jest, dlatego że między innymi zapłaciłeś, tak? Że warto zastanowić się nad tego typu modelem, tak? Można sobie go nazwać inaczej, można go nie nazwać za potem open source, ale żebyście mieli świadomość tego, jak to się robi. Najlepsze jest to, że oszukujmy się, na wszystkim właściwie internet się robi pieniądze, jest dużo takich inicjatyw open source'owych, czy takich, na których nie można zarobić. I według tego, że sam się dowiedziałem niecały chyba rok temu, na przykład na czym zarabiała Mozilla, tak? Bo tak sobie zastanawiałem się wcześniej, nie wiem, wiecie na przykład na czym Mozilla robi pieniądze? Z czego żyje Mozilla? Umowy z Googlem. Dokładnie, umowy z Googlem, ale... Ale umowa się skończy niedługo, za ile? Wiesz co, ostatnio rozmawiałem z Grzeszkiem Marczakiem, potem chyba nawet po tej rozmowie się tak zainspirował, bo o tym chyba napisał na swoim blogu, nie jak to właśnie czytałem tu weba. I tak naprawdę był ciekawą tezę postawił, bo pytanie, komu tak naprawdę na tym bardziej zależy, Google'owi czy Mozilla? Znaczy Google'owi, no bo teraz jest mowa, że Google ma swojego Chroma, straszliwie go tam lansuje i tak dalej. Ale tu nie chodzi o to, że Mozilla jest dla niego konkurencją. Google i tak będzie dalej wykładał pieniądze na Mozilla, tylko i wyłącznie po to, żeby wykończyć Internet Explorera, nie? Ale to jest jedna rzecz. Druga jest jednak dalej aspekt biznesowy, bo to się kręci, tak? To nie są tajne informacje. W zeszłym, czy tam, jak to zakończyli sobie ten rok finansowy, to Mozilla dostała od Google'a bodajże 85 milionów dolarów, tak? Oni, w skrócie dla tych, co nie wiedzą, zarabiają na wyszukiwarkach, czyli pierwsza opłata jest za to, że są w tym standardowym boxie szukajce jako domyślna przeglądarka i za każde zapytanie dostają tam pewnie kilka centów, czy tam 0,0 ileś tam centa, ale łącznie przez cały rok na całym świecie wyszło 80 parę milionów, tak? Tylko jak dalej sobie poszukamy, tutaj te informacje nie są aż tak super bardzo udostępnione, ale można skalkulować średnio, że Google na tych zapytaniach, które zwrócił mu
Firefox czy tam Mozilla, za które zapłacił to biedne 85 milionów, zarobił 800 milionów, tak? Więc pomijając, że wykańczają je, to tak naprawdę zarabiają na tym duże, duże pieniądze. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, tak? No właśnie. Więc tak, no open source można na nim zarobić, zarabia się tylko i wyłącznie na usługach, tak? Oczywiście ten model, który my mieliśmy wcześniej, o którym mówiłem, tak? Można też open source, tak jak na przykład właśnie Sugar, gdzie po prostu dają potem jakieś dodatkowe funkcjonalności, są już płatne, no ale to faktycznie, no, ten zarzut, na który my pochyliliśmy głowę, z których okazaliśmy, no to tak jest, wiesz, no to zamknięto open source, naprawdę. Znaczy jest jeszcze trzeci model, to właśnie do tego Atlassiana wymieniłem, bo nie wiedziałem, po której stronie jesteście. Atlassian, nie wiem, czy mieliście okazję się spotkać z tą kobyłą, ale to jest trudno opisać, co to jest, tak? Bo to robi prawie wszystko w przedsiębiorstwie. To można porównać, nie wiem, kurczę, do takiego własnego Launchpada albo do własnego SourceForge'a, w skrócie, i to strasznie sprywializowałem, ale to jest taka firma to trzyma, nie powiem, że jest producentem, bo to faktycznie jest open source, ale opiekuje się tym taka firma, to jak pójdziecie do nich i powiecie, słuchajcie, otwieram swoją jakąś tam organizację czy coś, i to jest tam super, hiper otwarte i chciałbym mieć Atlassiana u siebie, a oni powiedzą, sorry stary, wyglądasz mi, wiesz, masz brzydki krawat czy coś, nie ma bata, nie dostanie. Pomimo, że to jest open source, nie? A tam ktoś trzyma i ty dostaniesz, ty nie dostaniesz. A propos na przykład jeszcze właśnie też jakby open source'a i tych produktów, gdzie tutaj jak wspomniałem, że my są automatyczny update, jakieś dodatkowe atrakcje, no można sobie albo kupić to SLA. Jeśli chodzi o to SLA, to też kwestia, tak? Na SLA nie ukrywajmy się, czyli świadczenie dobrych usług, tylko to jest niebezpieczne, jak się jest jakimś młodą firmą, trzeba mieć faktycznie troszkę ugruntowaną pozycję, ponieważ no na SLA decydują się w miarę duży klienci, którzy mają duże wymagania, tak? Tutaj oczywiście najważniejszą rzeczą jest odpowiedź, tak? Reakcja. My właściwie robimy strony internetowe czy tego typu aplikacje, o to właściwie chodzi, więc mamy czas reakcji godzina, tak? Bo nieważne, czy się na jakiejś stronie stanie, dostanie, padnie, mamy godzinę na to, żeby to stało z powrotem i działało bez zarzutu. No też macie biura rozrzucone po świecie, więc trzeba pokryć tą godzinę. To nie jest w ogóle problem, żeby to pokryć w przypadku klientów anglojęzycznych. I tutaj się z Tobą zgodzę, bo dokładnie taki jest, jak to sugerowałeś. Londyn supportuje Australię i Nową Zelandię za naszego dnia, a ich nocy i na odwrót. Problem polega się, jak dzwoni na support, wiecie, na przykład Agencja Rozwoju Mazowsza. Nie wiedzą, co chcą tak naprawdę. Nie do końca wiedzą, jak powiedzieć temu panu w Sydney, z dzisiejszym usługą. Więc jeśli chodzi o polskich klientów, supportujemy maili dyżurując, tak? Po prostu wyznaczone osoby z działu support, które są przy okazji tak naprawdę, nie mamy jeszcze jak duże biura za granicą, po prostu działu tylko support, u nas devowie, no bo mają największą wiedzę, tak? Są goście, którzy potrafią tego Matrixa po prostu rozgoić na części pierwszej, więc oni zawsze supportują. Oni po prostu mają wtedy dyżury, tak? Komórka, które jest, wiesz, przekierowanie na nie jest naszego numeru skizowego, supportowego. I w tym momencie oni po prostu tego dnia, trochę jak lekarze, tak? Muszą być w miarę trzeźwi, muszą mieć dostęp do internetu i odpowiadać na pytania i potrzeby. Oczywiście mamy całą masę narzędzi raportujących, tak? Że my wiemy zazwyczaj przed klientem, zanim to nam się położy. Kończymy już, tak? Nie tyle kończymy, co zostali najwierniejsi na koniec. To jest jedna ostatnia. Notabene gładki na nazwisko. One okładki na nazwisko, dlatego tak mówię. Z techniku? Tak. Tylko? A żyje Marek, jeszcze? Marek gładki? Żyje. A co, to już nie będzie pytań? Nie no, muszą być jakieś pytania, ale nie chcę, żeby za dużo ich padło, bo niektóre pytania, niektóre odpowiedzi byśmy uchodzili naszego sponsora, który Microsoft, bo dopiero dzisiaj nas paczka dotarła. Więc może miałbyś jakieś pytanie, które chciałbyś zadać w tłum i tutaj byśmy rozwiązali przynajmniej część. A nie, ja wiem, czy drugą stronę jeszcze można zadać. No można, tylko chcę, żeby to się połączyło jakoś tak z dwie strony. Więc skąd jakoś... było to pytanie z Mozillą dzisiaj tak no, no właśnie. I od razu mówcie, czy bardziej Was interesuje technologia nastawiona niekoniecznie na Microsoft, jak to widzę, czy bardziej.